Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak się właśnie szykowałam do tego filmu, to tak się zastanawiałam, czy by Was nie zapytać. Czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, jak to wygląda, jak to się mówi, zza kamery? Dlatego, że ja się tu wyszykowałam do tego filmu, tu ubrałam taką bluzkę, to w ogóle z takim japońskim stylu, w ogóle jakbyście chcieli wiedzieć, to bluzka jest z AliExpress, ale jest bardzo szykowna, kolczyki, włosy rozpuszczone i tak dalej. Na dole mam oczywiście spodnie od dresów. Jak tylko skończę to nagrywać, to ubiorę swój t-shirt, zwiążę włosy i zabieram się do sprzątania, gotowania i tym podobnych rzeczy. Także zawsze mi to niezmiernie bawi, a najlepsze jest to, że jak się szykuję do filmów, to też pryskam się perfumem po prostu, perfumami i mój mąż zawsze do mnie mówi, ale ty wiesz, że oni tych zapachów nie czują, nie? Wiem, że nie czujecie mojego zapachu, ale ja się lepiej czuję, kiedy mam na sobie perfumy, jakiś zapach ładny, także dodaje mi to trochę, wiecie, pewności siebie, jakiegoś wigoru, także nie wiem, zawsze mnie to bawi po prostu, jak się szykuję do filmu, się stroję, jakbym tutaj szła w ogóle na jakąś, nie wiem, uroczystość, a potem to wszystko z siebie ściągam i zabieram się do sprzątania, także takim humorystycznym, mam nadzieję, akcentem Was witam. A co to będzie dzisiaj za film? Film będzie krótko mówiąc o nowościach. Ja odbiegłam już od nagrywania takich typowych hauli, bo wydaje mi się, że typowe haule kosmetyczne, one nie przekazują więcej jakichś tam sensownych informacji, wiadomości, dlatego, że pokazują po prostu rzeczy, które kupiliśmy i dopiero zaczniemy używać. Także raczej staram się nakręcać takie podsumowania kosmetyczne, gdzie mówię Wam o ulubieńcach, o nowościach, taki miszmasz. Natomiast w ostatnim miesiącu uzbierało mi się naprawdę bardzo dużo nowości. Niektóre z nich zaczęłam już testować, więc będę mogła powiedzieć o takich pierwszych wrażeniach, a niektóre to są jeszcze rzeczy zupełnie nieotwarte, nienapoczęte. I postanowiłam, że zrobię taki jak gdyby haul w połączeniu z mini recenzjami takich pierwszych jakichś wrażeń. I też jeszcze kilka słów o tych kosmetykach, które już może widzieliście gdzieś tam przylotnie na moim kanale, ale zaczęłam je testować. Mam na myśli tutaj głównie o kosmetykach z Eveline Cosmetics, które dostałam od nich tam w tej poprzedniej paczce PR-owej. Także mówię, będzie to takie podsumowanie poniekąd kosmetyczne, ale bardziej z naciskiem na nowości, na taki typowy haul. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, a jeszcze muszę powiedzieć na początku to, że mam tutaj 90% kosmetyków to są kosmetyki polskie, także nowość u mnie na kanale. Także jeżeli taka tematyka filmu Was interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną. I zacznę może od tych właśnie kosmetyków z Eveline, które otrzymałam, które zaczęłam testować i nie wszystkie oczywiście, ale te, które mnie w pewien sposób zachwyciły. Zacznę od tych dwóch balsamów do ciała. Jeden to jest Slim Extreme 4D, 8 w 1 antycelulitowa kuracja modelująca. I to jest, nie wiem czy to gdzieś jest tutaj napisane, ale to jest ta wersja chłodząca, bo chyba jeszcze jest jakaś wersja. Tak, jest, formuła chłodząca, bo z tego co wiem jest jeszcze jakaś tam wersja rozgrzewająca. Słuchajcie, na początku jak to nakładałam głównie na pośladki i na uda, to taki to ma delikatny, miętowy zapach, ale bardzo delikatna, słodka mięta, także nic nie zapowiada doznań. Mniej więcej minutę po aplikacji naprawdę robi się Wam zimno i to jest takie uczucie, jakby Was ktoś obłożył zimną blachą po prostu. No naprawdę efekt chłodzący to jest mało powiedziane, to jest efekt wręcz mrożący. Mi za pierwszym razem jak to nałożyłam, to mnie się autentycznie zrobiło zimno, że ja potem wskoczyłam pod koc, bo było mi autentycznie zimno. Teraz już się do tego efektu przyzwyczaiłam i nie mam już takich, wiecie, nie wiem, sensacji. Jakoś to, nie wiem, przygryzam wargi i brnę dalej. Nakładam to na brzuch, uda, pośladki, nie nakładam ani na ramiona, bo tutaj też można na ramiona. Jest mi potem zimno, ale jakoś, nie wiem, już jestem bardziej przygotowana na ten efekt. Powiem Wam tak, nie wiem, czy to daje jakieś tam ujędrnienie i antycelulit, nie umiem tego w żaden sposób zmierzyć. No ładnie nawilża, nie wiem, czy wygładza jakoś tą skórę, no efekt jakiś tam jest. Nie wiem, czy jestem wielką fanką tego kosmetyku, dlatego, że wiem, że jak tylko skończy się lato i zaczną się jakieś chłodniejsze wieczory, ja nie będę w stanie używać tego kosmetyku. Tak jak mówię, nie wiem, czy to ma jakiś tam efekt na ten celulit i tak dalej, ale no chciałam Wam po prostu powiedzieć, że to jest taki, nie wiem, kosmetyk z efektami specjalnymi. Natomiast drugi balsam do ciała to jest Keep Calm and Feel Bio, czyli jakiś tam intensywnie regenerujący biobalsam do ciała, olejek konopny, róża, olejek kukui. Słuchajcie, mówię o tym balsamie, bo jest naprawdę bardzo fajny. Przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale to co w pierwszej kolejności nam się rzuca, to jest zapach, to jest przepiękny, zielony zapach, który się utrzymuje na skórze, ale nie jakoś tam bardzo długo, nie jest jakiś tam bardzo intensywny, że nas dusi. Świeży, piękny, zielony zapach. Naprawdę jestem olbrzymią fanką tego zapachu. Jeśli chodzi o sam balsam, to mi się podoba dlatego, że jest taki delikatny, że jest lekki, ładnie, szybko się wchłania, nie pozostawia takiej lepkiej warstwy na skórze, także możemy go stosować rano, czy w ciągu dnia, pod ubranie, czy w ogóle wieczorem, nie lepi się piżama. Bardzo fajny balsam do ciała, mogę Wam go serdecznie polecić. Dwie kolejne rzeczy to jest ten z tej serii Brazilian Body. Pianka i krem. Krem to jest rozświetlający złoty eliksir do ciała i twarzy 6 w 1. I to jest taki krem, który ma delikatnie taki brzoskwiniowy kolor i bardzo dużo złotych drobinek. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja jestem fanką tego produktu, bo to ładnie może wygląda na młodym, opalonym ciele. Ja głównie stosuję to na nogi i to daje taki efekt rozświetlenia, ale to są właśnie takie rozświetlające drobinki. Nie jestem do końca przekonana, czy mi się ten efekt podoba. I nie wiem, czy to wygląda ładnie na moich nogach, dlatego że ja mam bardzo dużo popękanych naczynek. Ja co prawda chodzę w krótkich spodenkach, bo nie wiem, jakoś z wiekiem mam wrażenie, że przestajemy zwracać tak bardzo uwagę na takie detale. Chodzę w krótkich spodenkach, bo po prostu lubię, jest mi wygodnie, jak jest mi gorąco i nic mnie nie obchodzi. Natomiast mam sporo takich popękanych naczynek i taki efekt rozświetlenia. Nie wiem, czy to tak do końca ładnie wygląda. Mi się wydaje, że to będzie ładnie wyglądało na młodych, opalonych nogach. U mnie tak sobie. Natomiast co mi się jeszcze nie do końca podoba w tym kosmetyku, to to, że on jest taki na skórze lepki. I to właściwie lepki jest przez cały dzień. Ja czuję te nogi, że mi się po prostu lepią. Także nie wiem, czy jest to produkt do końca, który mogę polecić, dlatego że ja na kilku kanałach słyszałam, że to jest rewelacja, że daje piękny efekt rozświetlenia i tak dalej. Dla mnie ten efekt rozświetlenia jest przeciętny, bo to jest rozświetlenia, tak jak mówię, drobinki, a mało tego, jest lepki. Natomiast fantastyczna jest ta pianka brązująca. Brazilian Body, ekspresowa pianka brązująca do ciała. I ja to używam właśnie na nogi. Jest rewelacyjne. To jest rzeczywiście postać takiej pianki. To ma taką pompkę pianotwórczą. Przed użyciem musimy wstrząsnąć. Ja to wstrząsam tak długo, aż już to przestaje się tam wstrząsać, czyli się wszystko, wiecie, spieniło. I wówczas to nakładam. To jest bardzo delikatne, to się bardzo szybko wchłania. I to rzeczywiście daje bardzo ładny efekt brązujący. Ja tego używam nawet codziennie. Nie robią się żadne smugi, dlatego że ten efekt jest bardzo delikatny. To nie jest taki typowy samoopalacz. Jest to efekt, który się utrzymuje przez kilka dni, no ale jak używamy codziennie, to tylko ten efekt wzmacniamy. Wygląda bardzo naturalnie. Ja oczywiście po aplikacji myję ręce, tak na wszelki wypadek, żeby mi się tutaj, wiecie, nie zrobiły jakieś pomarańczowe dłonie, ale to daje bardzo ładny efekt opalonej skóry, bardzo delikatny, bardzo naturalny. Pierwszy raz używam takich produktów. Ja w ogóle podchodzę do jakichkolwiek samoopalaczy jak pies do jeża, boję się ich i nigdy ich tak naprawdę nie używałam. Natomiast ta pianka brązująca uważam, że jest rewelacyjna i bardzo się cieszę, że miałam okazję coś takiego przetestować i będę tego używać i myślę, że jak skończę, to na przyszły rok kupię kolejne. Woda micelarna z Eveline, ta czarna, wiem, że to nie jest żadna nowość, dla mnie to jest nowość, otrzymałam od Eveline małe opakowanie i zaraz zobaczycie, że kupiłam już duże, bo uważam, że jest rewelacyjna. Tak długo szukałam wody micelarnej, która zastąpi mi tą z Garniera różową, którą ja używałam przez długi czas i którą uważałam za najlepszą wodę micelarną ever, natomiast przestałam używać, dlatego że Garnier to nie jest firma cruelty free. Jak wiecie, ja się przestawiam pomału, znaczy pomału, nawet nie tak pomału, jeśli chodzi o moją pielęgnację i makijaż, na kosmetyki właśnie cruelty free, więc bardzo długo szukałam alternatywy i tak naprawdę nie mogłam znaleźć, bo zawsze z tymi wodami micelarnymi było coś nie tak. I nareszcie znalazłam, dla mnie to od tej chwili będzie właśnie alternatywa dla Garniera, dlatego że uważam, że jest ta woda tak samo dobra, robi robotę, nie podrażnia oczu, no jest po prostu świetna, także bardzo Wam polecam, zaraz Wam pokażę, że kupiłam już pełne opakowanie. Jeśli chodzi... nie wiem, będę tak mieszać trochę do włosów. Te dwa produkty z The Inkey List do włosów kupiłam i jestem już przygotowana, mam zrobione notatki, będę robić oddzielny film. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że używam tych dwóch produktów. Ja kupiłam peeling do skóry głowy na bazie kwasu salicylowego i taką wcierkę na bazie kofeiny. Używam, są fajne, będzie oddzielny film. Także tak w skrócie. Jeśli chodzi o makijaż, to tutaj... bardzo mi się podoba ten podkład z Eveline Cosmetics Selfie Time. Uważam, że jest lepszy od tego ze śluzem ślimaka, jak on tam się nazywał, Satin Matte chyba. Jest bardziej matowy. i jest bardziej długotrwały, mam wrażenie. Jest w ogóle rewelacyjny, tak jak mówiłam, nie wiem w którym to filmie, że używam go na praktycznie każdy jeden filtr i on się trzyma na wszystkim i on bardzo ładnie wygląda, obojętnie co mam pod spodem. Nie waży się, nie jest widoczny, jest długotrwały, nie wiem, no jest po prostu rewelacyjny, także bardzo Wam go polecam. Ja mam w kolorze 0305, 05 jest dla mnie dużo, dużo za ciemne, także nie wiem jeszcze co zrobię z tamtym podkładem. Ta 03 jest ok, one troszeczkę oksydują, także dla mnie idealny byłby nawet odcień jaśniejszy. Teraz jest ok, ja mówię, zimą będzie troszkę za ciemny. Mam nowe kosmetyki z Catrice i z Essence. Ja wczoraj nakręcałam film z makijażem, tymi nowościami. Nie wiem jeszcze kiedy go puszczę ten film, ale na pewno po tym. Także mam taki nowy krem BB z Catrice, to jest Clean ID Hydro BB Cream, bardzo słabe krycie, ale to zobaczycie na filmie. Mam puder z Catrice Glow Illusion, rewelacyjny, daje bardzo fajny satynowy efekt, piękny jest ten puder. I mam nowy tusz do rzęs z Essence Bye Bye Panda Eyes, bardzo fajny tusz, jeśli chodzi o to, że on tutaj deklamuje, że jest odporny na rozmazywanie i rzeczywiście uważam, że jest odporny na rozmazywanie. Nigdy mi się nie zdarzyło, nosząc go, żeby mi się gdzieś tam coś odcisnęło, natomiast jest bardzo mokry i przez to daje bardzo mało volume, także nie wiem, czekam aż troszeczkę zgęstnieje, zobaczymy jak będzie dalej. I skaczę w ogóle tutaj, widzicie, że ja się spieszę, a wiecie czemu ja się spieszę, nie? Bo ja mam tutaj jeszcze 2 kartony kosmetyków, a dopiero obrabiam, że tak powiem, swój stolik. Kolejna rzecz do włosów, jaką chciałam Wam powiedzieć, to coś znalezione w TK Maxxie, to jest firma Giovanni. Tak to wygląda. Giovanni Ultra Moist Super Potion Anti-Freeze and Binding Serum Oil. Wiecie co, ja to kupiłam jako właśnie takie serum na końcówki, dlatego że ja jestem olbrzymią fanką tego serum z jedwabiem chyba, czy płynny jedwab to się nazywa, z Joanny. Ja wykorzystałam całą butelkę, używałam i na swoje włosy, i na włosy córki. Skończyło się i niestety nie ma w polskim sklepie. Ja oczywiście mogę to znaleźć gdzieś tam na eBayu, podejrzewam, ale wpadło mi w rękę to w TK Maxxie i postanowiłam przetestować i powiem Wam, że jest to rewelacyjne. Ja nie wiem, bo tutaj regularna cena, podejrzewam, że jest jakaś tam zaporowa. Ja to kupiłam, przecież nie. Tutaj regularna cena to jest 6,16 funtów, ja go kupiłam za 4,99. Z tego co wiem, Giovanni to jest firma też cruelty free. To jest serum oil, ale to jest taki olej w żelu. Rewelacyjna konsystencja, bo bardzo ładnie się we włosy wchłania i ładnie je wygładza, ale przy tym nie obciąża, bo to jest właśnie takie serum olejowe, ale bardziej żelowe. Produkt na pewno będzie bardzo wydajny, bo ja 1-2 pompki nakładam i tak wiecie, od końców. Moje włosy jakoś szczególnie nie są bardzo przesuszone, ale końcówki niestety są. I nie wiem dlaczego, dlatego że ja, jak wiecie, w ogóle nie stylizuję włosów, ja je noszę przez cały czas spięte. Ja nawet żadnych pianek, ani lakierów nie używam, tylko tak jak one są, takie spinam. Więc nie wiem czemu, znaczy nie wiem czemu. Te końcówki są suche, podejrzewam, że od farbowania i bardzo jest mi ciężko je zregenerować, dlatego takie sera dobrze się u mnie ostatnio sprawdzają, właśnie nakładane na końcówki. Jest rewelacyjne. Jak gdzieś znajdziecie, to Wam polecam. Napiszę pełną nazwę na dole. Jeszcze mam coś tutaj z makijażu. Z makijażu mam kosmetyki z Lily Lolo. Jakiś czas temu Wam pokazywałam, że zakupiłam 4 róże. Mam też podkład. Teraz zakupiłam, słuchajcie, tak, Stardust, taki rozświetlacz, czy też puder rozświetlający, puder matujący Flawless Matte i jeszcze bronzer Waikiki, czy Waikiki. Także słuchajcie, szykuję się do takiego pełnego makijażu z Lily Lolo. Będzie niebawem, bo mam, tak jak mówię, mam kilka tych produktów, także chciałam zrobić taki pełny makijaż i przy okazji chciałam Wam pokazać metodę nakładania pudru podkładu mineralnego na mokro, czyli na olejek. Metodę podpatrzyłam na kiedyś u Czarszki, ale jakoś mnie to nie przekonało, a ostatnio u Ania Gleń, to jest chyba Gleń na pewno, ale czy Ania? Chyba Ania. Nie pamiętam, ale ona też jakiś czas temu robiła taki tutorial właśnie z nakładaniem podkładu mineralnego na olejek. Bardzo mi się to spodobało, zaczęłam z tym eksperymentować i muszę Wam powiedzieć, że efekt mi się podoba. Także chcę Wam też to pokazać i przy okazji właśnie opowiedzieć o tych kosmetykach z Lily Lolo. Także taki film, mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu się również pokaże. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o kosmetyki z BEE YES, robiłam oddzielny filmik, chodzi mi o filmik z kosmetykami z jadem pszczelim. Najpierw był taki film poglądowy, mówiłam Wam o 4 kosmetykach, które używałam, potem firma BEE YES uprzejmie mi wysłała do testów kosmetyki takie serum w ampułkach i krem. Ja już 3 z 5 ampułek zużyłam, krem oczywiście też używam, bardzo mi się te kosmetyki podobają, tak jak mówię, zrobiłam oddzielny filmik i naprawdę bardzo mi się te kosmetyki podobają, widzę efekt fajnego nawilżenia, wygładzenia skóry, także z przyjemnością nadal je używam, ale dostałam kolejne kosmetyki do testów, tym razem z firmy Apigen Royal, czy to się tak mówi, Apigen czy Apigen? Przepraszam, nie wiem, Apigen, bardziej z polskiego. Dostałam, słuchajcie, od nich taką paczuszkę w takim kartoniku, to przyszło wszystko bardzo pięknie zapakowane z takim, wiecie, tym siankiem i dostałam od nich 3 kosmetyki. Dostałam serum do twarzy właśnie z tą apitoksyną, tak to wygląda, tu jest pojemność 15, zdaje się, ml, tak, 15 ml, tak wygląda serum, to jest serum do twarzy. Dalej otrzymałam krem, krem regenerująco-nawilżający hydroksapatyt wapnia, pentapeptide, witamina C, mocznik 3% i to jest kremik o pojemności 30 ml, tak wygląda, białe opakowanie, także wszystko się odbija. No i krem też jest w takim opakowaniu z pompką. I kolejny kosmetyk, jaki od nich dostałam, to jest piana, propolisowa piana micelarna, składniki aktywne propolis, czyli taka pianka do mycia twarzy. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie zaczęłam, dostałam tą paczkę 2 lub 3 dni temu, jeszcze nie zaczęłam testować, dlatego że byłam w trakcie otwartej ampułki z tego BEE YES i chciałam po prostu dokończyć tą otwartą ampułkę i teraz te kosmetyki z BEE YES na troszeczkę odstawię i będę testować te kosmetyki z Apigen Royal, także serdecznie firmie dziękuję. Ja te kosmetyki postaram się przetestować przez kolejne, nie wiem, 10 dni, 2 tygodnie i będę nakręcać film, chociaż ten film pojawi się na pewno w drugiej połowie sierpnia, dlatego że ja też wyjeżdżam na wakacje tygodniowe i będę miała po prostu taką, znaczy w filmach nie będzie przerwy, bo w tej chwili kręcę filmy na zapas, też chyba w jakimś tam filmie już powiedziałam, jakieś déjà vu, kręcę filmy na zapas, także nie wiem, czy będę w stanie nakręcić ten film dokładnie 2 tygodnie od testowania, ale mówię, od dzisiaj już zacznę testować, od mojego dzisiaj, nie od Waszego dzisiaj, zacznę testować już te kosmetyki właśnie z Apigen Royal, bo jestem nich niesłychanie ciekawa. No i tak jak mówię, będzie filmik poświęcony marce, produktom, moim wrażeniom, także wyczekujcie, zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, wyczekujcie. 20 minut filmu minęło, chyba jestem w połowie, nie wiem, także może nie jest aż tak tragicznie. Teraz już stricte zakupy, takie wiecie, z pudeł będę wyciągać, chociaż niektórych z tych rzeczy ja już tutaj używałam. Pierwsze pudło to jest zamówienie tutaj z drogerii internetowej polskiej i zaraz Wam powiem, jak się ta drogeria nazywa. Superb Health and Beauty Ltd. Także taka drogeria internetowa, taką znalazłam, mają bardzo ciekawą ofertę, też te koszty wysyłki nie są drogie, wszystko ładnie do mnie szybko przyszło. Były też tak fajnie zapakowane te kosmetyki, bo całe pudełko było wypełnione tymi chrupkami, wiecie, ziemniaczanymi, także też fajnie ekologicznie, no i kosmetyki, mówię, przyszły ładnie zapakowane, szybko, także polecam Wam ten sklep internetowy. Co ja też tam zakupiłam? W ogóle tutaj mam cały ten rachunek, ale czy jest sens Wam mówić ceny? Ceny i tak się zmieniają, a poza tym inne będą tutaj, a inne w Polsce. W każdym razie kosmetyki oczywiście wszystkie polskie. Tak jak wspomniałam wcześniej, kupiłam tą wielkie 650 ml opakowanie właśnie z Eveline, tej wody micelarnej w czarnym opakowaniu, rewelacyjna. Dalej, co kupiłam z Eveline, to ten nieszczęsny krem z filtrem, o którym już filmik zrobiłam. No to już wszystko wiecie w tym temacie. Też kupiłam podkład i też już o tym podkładzie mówiłam, Pharmaceris 50+, Fluid Foundation Corrective w kolorze 01. No robiłam o nim oddzielny filmik. W każdym razie podkład z Pharmaceris z bardzo wysokim filtrem przeciwsłonecznym, bo SPF 50+. Także moim zdaniem, chociaż podkład może sam nie jest genialny, bo jest troszkę widoczny na twarzy i tak dalej, ale dla mnie, mówię, dla mnie tą monetą przetargową był fakt, że tutaj jest bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny i dlatego postanowiłam ten podkład wypróbować. Także filmik już jest na kanale, jak nie zapomnę, to oczywiście podlinkuję na dole. Kupiłam też dwa kolejne kosmetyki do makijażu z Eveline Cosmetics. Jeden to jest rozświetlacz i też go pokazywałam w filmiku, który już nakręciłam, także będziecie go widzieć niebawem w akcji. Glow and Go, taki rozświetlacz w kremie. Ja go kupiłam w kolorze ten Golden Glow. Troszeczkę jest za ciemny ten kolor jak dla mnie. No i korektor Magical Perfection Concealer. Korektor pod oczy, błyskawicznie niweluje cienie i oznaki zmęczenia i tak dalej. To jest taki korektor w takiej tubce. Niestety dla mnie ten korektor jest zbyt wysuszający. Miałam nadzieję, że w takim opakowaniu korektor będzie ładnie, wiecie, taki masełkowaty, nawilżający. No dla mnie jest troszeczkę zbyt wysuszający, natomiast będzie się u mnie genialnie sprawdzał jako baza pod cienie, dlatego że on jest właśnie z tych zastygających i przez to będzie właśnie, mówię, się fajnie sprawdzał w tej roli. Dalej kupiłam trochę już taki zapchaj dziury, żeby dobić do darmowej przesyłki, ale kupiłam żel do higieny intymnej z Visplantis, bo był dużo tańszy niż te żele, które są u nas dostępne w polskim sklepie, a on też jest bez SLS-ów, bo na stronie właśnie były opis też składu, co mi się bardzo podoba, bo bardzo często na tych internetowych drogeriach nie ma podanych składów kosmetyków, a dla mnie to jest istotne, bo jak ja kupuję żel do higieny intymnej, to ja chcę, żeby on nie miał SLS-ów, bo inaczej to mogę sobie, wiecie, myć się normalnym mydłem. Także Visplant jest żel do higieny intymnej. Mam nadzieję, że będzie ok, bo jeszcze nie używałam. I kupiłam dwa takie kremy z Eveline Cosmetics, kremy do rąk. Jeden to jest jakiś glicerynowy, bio aloe i masło shea, a drugi to jest też Goat's Milk. O, takie dwa kremy do rąk. One były bardzo niedrogie. Tutaj jest 100 ml, także spore tubki, a były całkiem niedrogie. Jeszcze ich nie sprawdzałam, ale wiecie co? Sprawdzę teraz, bo mam strasznie suche dłonie. One są tutaj zabezpieczone. Także otwieram ten z tym mlekiem... mlekiem łosia chciałam powiedzieć. Mlekiem kozim. Oj, fajny jest. Ładnie pachnie, tak kremowo-mlecznie, ale nie słodko. Świeży zapach i też nie jest taki bardzo intensywny. Rzeczywiście czuć, że to jest krem z gliceryną. Wiecie, on ma takie charakterystyczne, mają takie charakterystyczne, lepkie wykończenie, ale już po chwili, tak, po chwili ta lepkość znika. Oj, świetny krem. Naprawdę bardzo fajny krem, bo bardzo szybko się wchłania. Czuć, że coś zostało na tej skórze, ale to coś nie jest lepkie, tylko takie gładkie, takie silki, wiecie co? Naprawdę bardzo fajne kremy, także cieszę się, że sobie takie dwa kremy wzięłam. Także to są zakupy z jednej drogerii i teraz mam zakupy z drugiej drogerii. Drogeria nazywa się Wesa, czy Wisa, tak to wygląda. Zresztą podlinkuję Wam na dole. Wiecie co, i to jest też bardzo fajna drogeria, dlatego że tam mają z kolei takie kosmetyki, bo tak jak na tym BEE Farm, Healthy, coś tam, tam są bardziej takie kosmetyki, wiecie, Eveline, Pharmaceris, tam też jest w ogóle Bandi. Ja bardzo chciałam kupić to masełko do oczyszczenia twarzy z Bandi, ale było akurat nie na stoku. Teraz dostałam maila już, jak zrobiłam zakupy, że już wróciło na stok, także będę na pewno tam robić jeszcze zakupy, bo tam są właśnie takie bardziej drogeryjne, że tak powiem, marki. Natomiast na tej stronie Wesa czy Visa więcej jest takich marek mniej znanych, mniej drogeryjnych, bardziej naturalnych w tym kierunku. Wszystko też było zapakowane w takie, wiecie, no te papierowe takie owiewki, także bardziej taka, powiedziałabym, eko-naturalna drogeria, że się tak wyrażę. I tutaj, co też ja zakupiłam? Zakupiłam dwa kosmetyki z firmy, jak to się nazywa? LaQ, tak? Tak to wygląda. Pewnie znacie, bo ostatnio też je widziałam często na innych kanałach. Body and Hand Gel, czyli coś takiego po prostu do mycia ciała. Ja wybrałam sobie zapach melon. Melon po prostu. Jeszcze tego nie otwierałam tak do używania, bo zapach jest taki troszkę jak wibowit albo coś. Takie dziecięce jakieś takie... Nie, ja wiem co to jest. No mi to pachnie jak te orężatki takie w woreczkach. Pamiętacie orężatki w woreczkach? Co się przebijało słomką lemoniadę, nie, orężadę. Tak to pachnie. Ładny, słodki, owocowy zapach, ale taki, wiecie, bardzo sztuczny. No i tutaj się skusiłam na taki naturalny mus do mycia twarzy. Coś bardzo oryginalnego moim zdaniem. No ta szata graficzna tutaj jest fenomenalna, jest tak śmieszna. Naturalny mus do twarzy, nawilżający. I to jest, słuchajcie, taka pianka. To w ogóle tak fajnie jest tutaj. Widzicie, ja już to zaczęłam używać. Ładnie to wygląda. Opakowanie jest plastikowe, nakrętka jest aluminiowa. Słuchajcie, i to jest taki mus, którego się trochę nabiera na mokre dłonie, wilgotne dłonie i to się rozpracowuje w dłoniach i z tego się robi taka fajna, mięsista, taka gęsta jak gdyby pianka. Natomiast i to bardzo fajnie zmywa twarz, muszę przyznać, że bardzo fajnie się na twarzy rozprowadza, bardzo fajnie się spłukuje, nie wysusza, nie zostawia jakiejś tam skóry szczególnie nawilżającej, ale nie zostawia takiej ściągniętej. Także naprawdę rewelacyjna rzecz, również moja córka tego używa, no bo to fajnie wygląda, fajnie pachnie, także ona tego używa. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że zapach tego, on owszem jest ładny, bo to jest znowu taki zapach jakiś landrynek albo orężatki jakieś w proszku, coś w tym stylu, taki słodki zapach sztuczny, natomiast on jest bardzo intensywny. No, dla mnie to pachnie tak, jakbyście właśnie taką orężadę, galaretkę w proszku otworzyli, opakowanie, zanim ją jeszcze rozrobicie w wodzie, to wiecie, ten zapach jest taki bardzo, bardzo intensywny. Natomiast no, tego się bierze niewiele i potem już jak mamy to na twarzy, to aż tak mocno nie pachnie, bo tutaj całe opakowanie, ten zapach jest bardziej skoncentrowany. Bardzo ciekawy produkt i w ogóle firma moim zdaniem chyba bardziej skierowana do młodszych odbiorców, tak mi się wydaje, po tej szacie graficznej, po tych zapachach i tak dalej, mi się wydaje, że bardziej skierowana do młodszych odbiorców, niemniej jednak uważam, że kosmetyki bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, zakupiłam, to już się po prostu od tego uzależniłam. Firma nazywa się Asoa. Tak to wygląda, zakupiłam sobie dwa hydrolaty. Ja w ogóle już w koszyku miałam więcej tych kosmetyków, bo w koszyku miałam, oni mają jeszcze peeling enzymatyczny do twarzy, który miałam ochotę przetestować, ale stwierdziłam, że bez sensu kupować kolejny, bo ja mam peeling enzymatyczny jeszcze z Andalu, jeszcze mam ten taki do mycia w proszku z Tosołąki, po prostu niepotrzebny mi jest kolejny, nie dam rady tego wszystkiego zużyć, także kupiłam sobie dwa hydrolaty, bo nie mam. Jestem już od nich uzależniona. Firma Asoa, jakaś mała, nie wiem, nie słyszałam o tym w ogóle, mała, tu są też ręcznie robione rzeczy. Przepiękne są opakowania, to są butelki takie z zielonego szkła, no widzicie, z atomizerem. Słuchajcie, co to jest? Ja kupiłam hydrolat, drzewo sandałowe i drugi to jest jaśmin. Mówię, że się uzależniłam od tego, bo to są tak przepiękne zapachy, to są zapachy, które ja lubię, bo tak, ten jaśmin to jest, i w ogóle ta mgiełka, one rozpylają tak drobną mgiełkę, tak przyjemną. Te zapachy są takie naturalne, ziołowe, nie wiem, i ten jaśmin, i to drzewo sandałowe, to są takie naturalne, ziołowe zapachy. No coś pięknego, nie są też jakieś bardzo mocno duszące, także rewelacyjna jakość, bardzo fajne opakowanie, jestem bardzo ciekawa, czy znacie tą firmę, co tam jeszcze oni, znaczy oni tam mają więcej kosmetyków, mówię, ja sobie wzięłam takie na próbę, coś, co będę w stanie zużyć, no bo też nie chcę się zapchać kosmetykami tylko po to, żeby je testować i nie dam rady ich, wiecie, wszystkich wykorzystać, no bo jestem też tu tylko jedna i mam jedną twarz, ale te hydrolaty są no po prostu fenomenalne. Kolejna rzecz to kupiłam z firmy Nowa Kosmetyka i to jest serum do skóry głowy. To jest taki, nie wiem, chyba olejowo-wodne, coś w tym stylu. Tutaj w ogóle ręcznie jest napisane, podobnie jak ja robię na swoich kosmetykach, że wiecie, termin przydatności i numer batchu dopisuję ręcznie, dlatego że też robię tych kosmetyków niewiele naraz, więc ręcznie dopisuję datę i tutaj też jest to ręcznie napisane, także bardzo mi się to podoba, także z chęcią będę wspierać oczywiście takie firmy jak moja sama. Nowa Kosmetyka i to jest jak używać: wstrząśnij, wcieraj wilgotną skórę głowy po umyciu 3 razy w tygodniu, po 3 tygodniach zrób kilka dni przerwy. I tutaj jest olejek miętowy, jest keratyna, pantenol, no nie wiem, stwierdziłam, że spróbuję, bo zaczęłam ostatnio więcej właśnie używać takich różnego rodzaju wcierek do włosów, także byłam po prostu tego ciekawa. Widać, że to są rzeczy też ręcznie robione i te etykietki też widać, że są ręcznie naklejane, także bardzo mi się podoba Nowa Kosmetyka, dajcie znać, czy firmy znacie. Dalej kupiłam taki zestaw próbek, słuchajcie, tak to wygląda, firma nazywa się Shy Deer, no rewelacyjna nazwa firmy. I bardzo fajnie, że mają takie zestaw, to było niedrogie, to kosztowało 5 funtów, mi się wydaje, że to jest niedużo. Tak to jest, wiecie, zapakowane w taki, no w taki ekologiczny też opakowanie. I w środku mam, zaraz Wam to wszystko pokażę. Tutaj te malutkie opakowania, no to są już oczywiście plastikowe, no ale trudno wymagać czegoś innego. Nie, jedno jest szklane, dlatego że to jest tylko zestaw próbek. Także taka garść próbek. Do tego mam tutaj też taki cały, słuchajcie, ich... no taką ulotkę, taki prospekt tutaj ze wszystkimi kosmetykami, które mają dostępne. Ja coś chciałam wypróbować z tej firmy, nie mogłam się na nic zdecydować, więc się zdecydowałam właśnie na ten zestaw próbek. I co ja tutaj mam? Mam, słuchajcie, krem maska anti-aging, krem dla skóry suchej i normalnej, mam tutaj też krem dla skóry okolic wokół oczu, to w tych malutkich słoiczkach. Dalej mam takie ampułki. Tutaj mam eliksir do twarzy, ciała i włosów, czyli taki olejek, ale to jest, wiecie, duże opakowanie, ale tu jest tylko na dnie, bo to jest tam po 2 ml i tak dalej. No i takie mam tutaj też ampułeczki 3 i to jest tonik nawilżający, odświeżający, lekka emulsja, to jest chyba do mycia twarzy i peeling enzymatyczny. Takie 3 ampułki. Także jestem niesłychanie tych kosmetyków ciekawa, będę sobie tutaj je testować. Dajcie znać, czy znacie tą firmę. Ja mam ochotę te kosmetyki przetestować, nie wiem, może zrobić oddzielny filmik, jak mi się te kosmetyki będą sprawdzać, no bo nie wiem, no mam nadzieję, że będą się sprawdzać i liczę na to, że są fajne, bo wszystko fajnie wygląda, cała oferta firmy wygląda fajnie, kosmetyki oczywiście naturalne, organiczne i tak dalej, także coś, co mi się podoba i też bogate w składniki aktywne, także jestem bardzo podekscytowana, jeszcze nic tutaj z tych nie otwierałam, nie próbowałam i w ogóle w prezencie dostałam, bo tam było, że kup 2 kosmetyki z firmy Wianek czy Sylveco i dostaniesz żel do mycia ciała w prezencie. Ale ja nie kupiłam żadnych kosmetyków z Wianek. Już w pewnym momencie się przeraziłam, że może to ta Asoa to jest jednak Sylveco, albo może LaQ to jest Sylveco, ale to nie jest Sylveco, to są oddzielne firmy z tego co wiem, także nie wiem. Jakaś tam była promocja i dostałam w prezencie żel do mycia ciała Body Wash z Blackberry Extract. Także to się oczywiście też przyda. Tam jeszcze na dnie tego opakowania jest cała garść, może nie cała garść, no jest kilka tutaj próbek, tam różnych kremów, też widzę, że Sylveco. O, jest coś z Anwen. Odżywka do włosów o wysokiej porowatości. No to się bardzo z tej próbki to się akurat bardzo cieszę, bo firma Anwen, nie ukrywam, że mnie ciekawi, jeszcze nic z tej firmy nie miałam, także też sobie te próbki oczywiście wykorzystam. Dobra, pochowane, słuchajcie, i na koniec ostatnia nowość, to jest książka. Tadam! Wiedzieliście, że nadchodzi książka Caroline Hirons. No podejrzewam, że nie wiedzieliście, pewnie większość z Was, dlatego że książka jest po angielsku, więc nie sądzę, żeby ona była wydana w Polsce, chociaż nie wiem, może jest, może się mylę. Ja w każdym razie o tym, że ta książka nadchodzi, to wiedziałam już w zeszłym roku w kwietniu, bo można było się zapisać na przedsprzedaż i ja tak zrobiłam, ja się zapisałam się na tą książkę już w kwietniu zeszłego roku, dlatego że wiedziałam, że będę ją chciała. Była książka jest dla mnie zaskoczeniem jak przyszła, dlatego że się nie spodziewałam, że będzie taka duża. I że ona będzie w takiej, wiecie, ona jest w sztywnej oprawie, naprawdę ciężka kniga, no ale Caroline Hirons to jest moja absolutnie guru kosmetyczna. W ogóle cała moja przygoda z pielęgnacją zaczęła się właśnie od bloga Caroline Hirons. To już chyba mówiłam, ale może niezbyt często. Mówiłam na początku kanału, że ja nie jestem maniaczką pielęgnacyjną od zawsze. Ja jestem maniaczką pielęgnacyjną od, nie wiem, może 5-6 lat. I wszystko właśnie się zaczęło dzięki temu, że odnalazłam jej blog i zaczęłam się wczytywać. I nagle się dowiedziałam, że wszystko w życiu robiłam źle. I zaczęłam robić dobrze, także ja się kieruję jej poradami, jej poleceniami, chociaż ona często poleca kosmetyki dużo droższe niż mój budżet, wiecie, natomiast dużo mówi o składnikach aktywnych, więc ja później na własną rękę szukam na przykład kosmetyków z takimi lub innymi składnikami aktywnymi, w ogóle cała rutyna pielęgnacyjna, podwójne oczyszczanie twarzy, tonizowanie, używanie w ogóle filtrów przeciwsłonecznych, to wszystko dzięki niej, także ja nie wiem, czy ja tą książkę już zaczęłam, widzicie, z takim tym, z taką wstążką, także ja jestem dopiero tutaj na początku, czytam ją dosyć wolno, bo też mój cały wolny czas poświęcam na rozwój tej swojej firmy, Także nie wiem, nie mam czasu teraz ani na czytanie. W ogóle to śmiesznie brzmi, bo jestem cały czas w domu, nie pracuję, nigdzie nie łażę, a nie mam czasu. Także książkę czytam okazjonalnie. Nie sądzę, żebym ja się z tej książki dowiedziała czegoś nowego, czego jeszcze nie wiem. Szczególnie, że blog Caroline Hirons mam przeczytany wzdłuż i wszerz, także nie sądzę, żebym czegoś się tutaj nowego dowiedziała. Ale książkę tak czy inaczej chciałam mieć, po to, żeby też ją jakoś, nie wiem, poprzeć, bo to dzięki niej ona wprowadziła rewolucję, że tak powiem, do mojego życia, jeśli chodzi o pielęgnację. Także książkę chciałam mieć. Nie wiem, czy mogę Wam polecić tą książkę. No jeżeli jesteście takimi samymi freakami jak ja, to pewnie książkę warto mieć. Natomiast jak już ją skończę, to wtedy może zrobię jakąś tam oddzielną recenzję tej książki, czy jest sens kupować, czy dowiedziałam się czegoś nowego. Na razie to po prostu cieszę się jej stylem pisania, bo tak samo jak ona blog pisze w takim troszeczkę żartobliwym tonie, tak samo jest też napisana książka, także to mi się bardzo podoba i chociażby z tego powodu książkę się przyjemnie czyta. I to by było na tyle. Film podejrzewam, że grubo ponad pół godziny, ale pokazałam Wam naprawdę dużo kosmetyków. Nie wiem, czy pokazałam Wam wszystkie nowości, jakie się u mnie przewinęły w ciągu ostatniego, tam nie wiem, miesiąca, półtora, ale na pewno znaczną większość. Także już po tym, co tutaj widzieliście, to możecie się też domyśleć, jaka będzie tematyka kolejnych filmów. Także tak jak mówię, będzie na pewno makijaż z Lily Lolo, będzie ten film o tych kosmetykach do włosów z The Inkey List, będzie na pewno film z Apigen Royal, no i nie wiem, coś tutaj po kolei jeszcze pomału, po drodze coś na pewno wyniknie. Także serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka. Teraz dużo dziewczyn na kanałach o tym mówi, coraz to głośniej, dobitniej, dlatego że no niestety, ale algorytmy YouTube'owe są coraz bardziej bezwzględne i jeżeli nie zasubskrybujecie kanału, nie wciśniecie tego dzwoneczka, to tak jakbyście tego kanału w ogóle nie wspierali i nie byli nim zainteresowani i prędzej czy później YouTube przestanie po prostu Wam wyświetlać te filmy, także dlatego to jest takie ważne. Jeżeli chcecie, żebym tu jeszcze dalej była i do Was, Wam opowiadała o moich przygodach kosmetycznych, to koniecznie to zróbcie. Ja tymczasem już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!